Szanowni Państwo, data odsłonięcia monumentu generała Stanisława Maczka w Szamotułach ma ścisły związek z historycznymi wydarzeniami sprzed 74 lat. Właśnie 8 września 1944 roku w Tilt miały miejsce ciężkie walki pierwszej dywizji pancernej generała Maczka z Niemcami. Zostały one zakończone sukcesem, ale w czasie walk straciło życie 8 pancerniaków generała. O ich groby troszczą się mieszkańcy Tilt. Monument upamiętnia generała Stanisława Maczka oraz partnerstwo z zaprzyjaźnionymi gminami Tilt w Belgii i Brignoles we Francji. Monument to forma przestrzenna o charakterze rzeźbiarskim, wykonana ze stali i bronzy, z podstawy pokrytej naturalnym tlenkiem w kolorze rdzy, wyrastają dwa skrzydła husarskie z patynowanego brązu. Skrzydła te jednocześnie nawiązują do znaku pierwszej dywizji pancernej oraz do tradycji husarii, legendarnej formacji Rzeczypospolitej, która na przestrzeni wieków zwyciężała wrogów ojczyzny w bitwach, między innymi pod Kirchholmem, Kłuczynem i Wiedniem. Ściany pylonu wykorzystano do podania istotnych wiadomości dla tej realizacji. Na frontowej ścianie umieszczono płasko rzeźbiony portret generała Stanisława Maczka. Na ścianach bocznych nazwy i herby miast partnerskich. Szóstą pozycji zajęła oryginalna gąsienica w czołgu Sherman z czasów II wojny światowej, który był na wyposażeniu pierwszej dywizji pancernej. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość przybył pułkownik Waldemar Andrzejewski, reprezentujący dowódcę garnizonu Poznań, któremu meldunek złożył kapitan Paweł Pławek. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na marsz i odegranie hymnu państwowego. Oczek flagowy wystawiła 10. Brygada Kawalerii Pancernej imienia generała Stanisława Maczka, pod czym dowodzi porucznik Wojciech Krechowicz. Thank you.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam dziekana Korpusu Konsulów Honorowych, konsula honorowego Wielkiej Brytanii, pana Włodzimierza Walkowiaka. Witam konsula honorowego Belgii w Polsce, pana Jana Spiliarka. Witam starostę powiatu szamotulskiego, pana Józefa Kwaśniewicza oraz panią wicestarostę Beatę Kanyżę. Szanowni Państwo, witam przewodniczących Rady Powiatu Szamotulskiego Miasta i Gminy Szamotul, panią Marię Przybylską i pana Mariana Płacheckiego wraz z radnymi. Witam członka Zarządu Głównego, prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, pana Ryszarda Torzyńskiego. Witam asystentów poselskich. Raz jeszcze witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli miast partnerskich Szamotu, burmistrza belgijskiego miasta Tilt, panią Else de Ramelard oraz zastępcę burmistrza francuskiego miasta Brignoles, pana Denisa Mondami wraz z małżonką. Witam pana Guillaume Lesage z małżonką oraz pana Dirka Verbeke z małżonką. Szanowni Państwo, witam serdecznie gościnnie przebywających na ziemi obornickiej mieszkańców miasta Emmen w Holandii, miasta, które 11 kwietnia 1945 roku zostało wyzwolone przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka. Pozwólcie Państwo, że gorąco przywitam pana pułkownika Tomasza Ogrodniczuka, szefa oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Serdecznie witam przedstawicieli instytucji, służb mundurowych, duchowieństwa, media oraz wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta i gminy Szamotuły. Szanowni Państwo, patronami medialnymi dzisiejszej uroczystości są Telewizja Polska S.A., Telewizja Polska Oddział w Poznaniu i Radio Poznań. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystym otwarciu nowo wybudowanych ulic Tilt i Brignoles. To nazwy szamotulskich miast partnerskich. Chcemy w ten sposób uhonorować naszych przyjaciół. Dzisiaj, także w obecności tak znamienitych gości, uroczyście odsłaniamy pomnik bohatera, generała Stanisława Maczka. Kontakty i współpraca pomiędzy partnerskimi miastami a Szamotułami sięgają już prawie 30 lat. Dla Szamotu szczególnie cenny jest wymiar kontaktów bezpośrednich między członkami naszej europejskiej społeczności. Już 3 pokolenia młodych Szamotulan mogły poznać rówieśników z partnerskich miast, polubić się i zaprzyjaźnić. Data odsłonięcia monumentu generała Stanisława Maczka ma natomiast ścisły związek z historycznymi wydarzeniami sprzed 74 lat. To właśnie 8 września 1944 roku w Tilt miały miejsce ciężkie walki 1. Dywizji Pancernej generała Maczka z Niemcami. Zakończyły się one sukcesem, ale w czasie walk straciło życie 8 pancerniaków generała. O ich groby do dzisiaj troszczą się mieszkańcy Tilt. Szanowni Państwo, oprawę wojskową dzisiejszej uroczystości zapewnia kompania honorowa pod dowództwem kapitana Pawła Pławiaka. Kompanię wystawiła 10. Brygada Kawalerii Pancernej imieniem generała Stanisława Maczka ze Świętoszowa z historycznym sztandarem
24. Pułku Ułanów na czele, pod którym polscy żołnierze wyzwalali miasto Tilt. Dowódcą pocztu sztandarowego jest dziś porucznik Wojciech Rychowiec. Asystuje Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania pod batutą majora Pawła Joksa. Ponadto poczty sztandarowe wystawiają Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armia Krajowa Wolność i Niezawisłość ze sztandarem zgrupowania partyzanckiego Jodła, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. Historyczne tło dzisiejszej uroczystości uzupełniają eksponaty Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Szamotu oraz Grupa Rekonstrukcyjna. Szanowni Państwo, nadeszła ta doniosła i oczekiwana przez wszystkich chwila. Zapraszam do odsłonięcia pomnika bohaterskiego generała Stanisława Maczka. Zapraszam następujące osoby. Burmistrza Szamotu, pana Włodzimierza Kaczmarka. Panią burmistrz Tilt, Els de Ramelard. Zastępcę burmistrza Bignol, pana Denisa Mondania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, o poświęcenie pomnika proszę księdza Marka Ratajczaka z parafii Świętego Krzyża w Szamotułach. Poleśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, w powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prośmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tą wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, by poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, które rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wyjrzyj na naszych braci i siostry, na generała Stanisława Maczka, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował
i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Państwo, proszę o zabranie głosu przez gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza Szamotu, pana Włodzimierza Kaczmarka. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, żołnierz polski walczy o wolność dla wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. To słowa generała Stanisława Maczka, które w 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz w 74. rocznicę wyzwolenia naszego partnerskiego miasta Tilt nabierają szczególnego znaczenia. Dziś stajemy przed pomnikiem wielkich zdarzeń i wielkiego człowieka. Jego bohaterstwo, wola walki, kunszt prowadzenia nowoczesnej wówczas taktyki wojsk pancernych jest dla nas bezcennym przykładem patriotyzmu przez wielkie P. Ten wyjątkowy rok jubileuszowy jest doskonałą okazją do refleksji dla pokolenia, które swojej miłości do ojczyzny uczy się w warunkach pokoju, bez konieczności przelewania za nią krwi. Niech to miejsce i ten monument będzie przypomnieniem, że nie zawsze tak było, ale niech będzie także przestrogą, że nie zawsze tak być musi. Wolność i niepodległość nie jest dana na zawsze. Dlatego my winni jesteśmy tym, którzy o nią dla nas walczyli, ogromny szacunek. Szacunek i podjęcie się obowiązku pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach narodowych, takich jak generał Stanisław Maczek. Robimy to nie tylko dla nich, robimy to także dla siebie i dla następnych pokoleń, aby już żaden Polak nigdy nie musiał przelewać krwi dla odzyskania wolności. Podstawowym elementem naszego dzisiejszego patriotyzmu jest pamięć. Pamięć, bez której nie będziemy zdolni obiektywnie postrzegać dzisiejszego świata i niesionych wraz z nim potencjalnych zagrożeń niebezpieczeństw. Ta pamięć potrzebna nam jest dzisiaj szczególnie, aby zrozumieć, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznie. Chylimy dzisiaj czoła w geście pamięci o tych, którzy składając największą ofiarę ze swojego życia, walczyli o wolność różnych narodów, lecz zawsze z wielkim, biało-czerwonym sercem w piersi. Pragniemy w tak doniosły sposób manifestować nasz dzisiejszy patriotyzm. Chcemy również wyrażać go poprzez szacunek do historii oraz szacunek do teraźniejszości w trosce o naszą wspólną, międzynarodową przyszłość. To wielki zaszczyt dla Szamotu móc przeżywać dzisiejsze święto w obecności konsulów honorowych Belgii, Wielkiej Brytanii, w asyście żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej imieniem generała Stanisława Maczka w Świętoszowie. Za przychylność i pomoc składam gorące podziękowania na ręce pana pułkownika Waldemara Andrzejewskiego, szefa logistyki 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, który reprezentuje dziś garnizon Poznań. Ogromny zaszczyt uczyniły nam dzisiaj delegacje z naszych miast partnerskich, z Brignoles we Francji, Francji, która była początkiem szlaku bojowego pierwszej dywizji pancernej generała Maczka ze słynną bitwą pod Falaise, tak zwany Kocioł Falaise. Bitwa ta doprowadziła do przełamania obrony niemieckiej w Normandii. W tym miejscu serdecznie kłaniam się zastępcy burmistrza Brignoles, panu Denisowi Mondani, wraz z delegacją. Szczególnie głęboki ukłon
kieruje w stronę pani burmistrz Els de Ramelau i jej towarzyszących gości. To właśnie w Tilt 8 września 1944 roku Polska była na ustach wszystkich mieszkańców, kiedy oddziały dywizji generała Maczka wyzwalały ich miasto. Od tego czasu po dziś dzień słowa Maczek, Polska wzbudzają u naszych belgijskich przyjaciół wzruszenie i szacunek. Miejsca pamięci tego bardzo ważnego dnia dla mieszkańców Tilt są otaczane szczególną troską. Wielu z nas obecnych tutaj mogło się o tym przekonać, odwiedzając to urocze belgijskie miasto. Chciałem za to, jako burmistrz Szamotu, ale przede wszystkim jako Polak, z całego serca wam podziękować. Czujemy się wzruszeni spontaniczną obecnością mieszkańców miasta Emmen w Holandii, którzy przebywając w naszym kraju, dowiedzieli się o dzisiejszej uroczystości i na nią przybyli. Ich miasto 11 kwietnia bieżącego roku obchodziło 73. rocznicę wyzwolenia przez dywizję generała Maczka. Czujemy się zaszczyceni dzisiejszą obecnością przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych z panem Ryszardem Torzyńskim na czele oraz członkami rodzin żołnierzy walczących pod dowództwem generała Maczka. Dzięki przychylności i pomocy wielu ludzi dzisiejsza uroczystość mogła nabrać wyjątkowego charakteru, za co bardzo dziękuję Orkiestrze Wojskowej Sił Powietrznych w Poznaniu pod batutą pana majora Pawła Jowca. Podziękowania dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu składam na ręce pana pułkownika Tomasza Ogrodniczuka, do którego nie dotarłbym, gdyby nie przychylność i pomoc pana Piotra Dundra i pana Artura Zysa, który to podarował część oryginalnej gąsienicy czołgu Sherman jako historyczny fragment tegoż właśnie pomnika. Przepraszam, ale się zgubiłem. Chciałem również podziękować panu pułkownikowi doktorowi Maciejowi Gołębiowskiemu, zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, za profesjonalne i godne prowadzenie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Bractwu Kurkowemu z Szamotu, grupom rekonstrukcyjnym, wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się, abyśmy dzisiejsze święto mogli obchodzić. Na ręce pani Edyty pragnę złożyć podziękowania jej mężowi, autorowi pomnika, panu Jarosławowi Kałużyńskiemu, uznanemu szamotulskiemu artyście plastykowi, którego nie może niestety być dzisiaj razem z nami. Jego dusza artystyczna powiodła go bowiem do Beskidu Niskiego na prestiżowy w świecie plener sztuki. Pan Jarosław, przygotowując się do realizacji tego wspaniałego monumentu, odbył wraz z małżonką podróż do Tilt, aby dopełnić wszelkiej staranności w pracach projektowych i działaniach artystycznych. Dziękuję bardzo firmie Garstka ze Śremu, która wykonała widoczne i charakterystyczne odlewy skrzydeł husarskich oraz dziękuję naszej miejscowej firmie Trąbczyński, która jest wykonawcą podstawy i cokołu pomnika. W rękach pana Macieja Trąbczyńskiego i jego firmy spoczywało nie lada zadanie zmontowania całego monumentu i postanowienie go na miejscu. Perfekcja organizacyjna, zarządcza i wykonawcza dziś może cieszyć nasze oczy, a aspekt społeczny zaangażowania jest bezcenny i warty naśladowania. Bardzo dziękuję panie Macieju. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejszą lekcję z patriotyzmu odrabiamy w bardzo godny i uroczysty sposób. Pozostawiając tu, na zbiegu ulic Brignoles i Tilt, pamiątkę. Pamiątkę, która będzie służyć kolejnym pokoleniom jako cząstka historii i pamięci, którą winni jesteśmy w setną rocznicę odzyskania niepodległości wszystkim, którzy za tę wolność walczyli. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu przez konsula honorowego Królestwa Belgii, pana Jana Spiliarda. Panie konsulu, bardzo proszę. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, beste vrienden uit België, uit Nederland, chers amis de France. Jest to dla mnie niesamowity zaszczyt, żeby dzisiaj w zastępstwie naszego nowego ambasadora, pana Luka Jakobsa, tutaj być z państwem. Osobiście bardzo się interesuję historią Polski i taki temat jak pomnik dla generała Maczka, dla mnie to jest, przeżywam bardzo mocno dzisiejszy dzień, przeżywam ten monument, który tutaj powstał. Tak jak pan burmistrz powiedział, w Belgii, przynajmniej w tej flamandzkiej części północnej, nie ma człowieka, który nie zna generała Maczka. W Belgii jest całe mnóstwo ulic polskich, ulic Polaków, ulic generała Maczka. I to nie bez powodu. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy takich przyjaciół w trakcie II wojny światowej. Związki między Belgią a Polską z punktu widzenia dyplomatycznego w przyszłym roku będą trwały już 100 lat. Jest to dla nas powód, żeby nie jedną akcję organizować na terenie Polski w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o tilt, my wiemy, że jeden bardzo znany belgijski browar będzie robił specjalne piwo, które będzie się nazywał generał Maczek. To wiemy. Mamy nadzieję, że będą okazje w przyszłym roku, żeby razem z państwem wypić to piwo na cześć tego wielkiego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu konsulu. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza Junior, pana Denisa Mondani. Ladies and gentlemen, dear all. First of all, I would like to apologize Mr. Mayor of Brignoles, who really expected to come. Unfortunately, his daughter has been hospitalized and he had to stay with her. He is thinking about you today, even if it was impossible for him to come. It's a real pleasure and a great honor for me being here in Chamatoli to inaugurate the Brignoles Street. This movement shows Chamatoli's attachment in the partnership's value between our both towns. Brignoles Street in Chamatoli will be the evidence of friendship between our two towns and beyond the border of our two countries. Panie i panowie, szanowni państwo, chciałbym przeprosić w imieniu pana burmistrza Brignoles, który z powodu choroby córki nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość. Myśli jednak o was w tym wspaniałym dniu. Jest to prawdziwa przyjemność i wielki honor być tutaj w Chamatoli na otwarciu ulicy Brignoles. Ten moment pokazuje zaangażowanie Chamatolów w pielęgnowanie wartości partnerstwa pomiędzy naszymi miastami. Ulica Brignoles w Chamatolach będzie dowodem przyjaźni ponad granicami naszych krajów. Brignoles istnieje już ulica Chamatoli. Teraz nasza ulica ma swoją siostrę bliźniaczkę w Polsce. We are also here today to inaugurate the next General Maczek statue. One feat of his general was the liberation of Tilt during the Second World War. The story of this Polish general who landed in France to fight against Germans and liberate a Belgian city reminds us the tragedy of our common history. This reminds us how terrible the war is. Just a few decades ago, people were fighting each other, and the European Union project was a very far dream. Today, this dream has become reality, and our daily life has completely changed, even if we have to remember how the time of the peace is precarious.
So more than ever, it's our duty to protect it for the future of our children. Ending my speech, I would like to wish a long life to our friendship and a long life to Europe. Jesteśmy tutaj również, aby odsłonić pomnik generała Maczka. Istotnym wydarzeniem było wyzwolenie Kijów w trakcie II wojny światowej przez pierwszą dywizję pancerną. Historia polskiego generała, który wylądował we Francji, żeby walczyć przeciwko Niemcom i wyzwolić belgijskie miasto, przypomina nam tragedię naszej wspólnej historii. To również przypomina nam, jak straszna jest wojna. Tylko kilka dekad wcześniej ludzie walczyli ze sobą, a projekt Unii Europejskiej był tylko marzeniem. Dzisiaj ten sen stał się rzeczywistością, a nasze codzienne życie zmieniło się. Dalej jednak musimy pamiętać, jak cenny jest czas pokoju. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, naszym obowiązkiem jest chronić te wartości dla przyszłości naszych dzieci. Chciałbym życzyć nam wszystkim wielu lat przyjaźni, która tworzy zjednoczoną Europę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, na ręce burmistrza Szamotu, pana Włodzimierza Kaczmarka, przesłano listy okolicznościowe. Pozwolę państwu, że je odczytam. List dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownika dyplomowanego Artura Pikonia. 10 Brygada Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka. Burmistrz miasta i gminy Szamotuły, pan Włodzimierz Kaczmarek. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość otwarcia w Szamotułach ulic Tilt i Brignol oraz ceremonię odsunięcia monumentu generała Stanisława Maczka. Poczytuję to sobie za wyróżnienie i zaszczyt. Jednak z wielką przykrością muszę poinformować, że z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę być obecny na tym ważnym wydarzeniu. Pragnę w tym wyjątkowym dniu wyrazić szczególne uznanie, iż w czynny sposób szerzą państwo tradycje pierwszej polskiej dywizji pancernej oraz kultywują pamięć generała Maczka. Życzę wszystkim państwu, by kolejne lata obfitowały w dalszy rozwój i sukcesy realizacji kolejnych planów i zamierzeń osobistych. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Z żołnierskim pozdrowieniem dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, pułkownik dyplomowany Artur Pikon. List od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, pana Jana Józefa Kasprzyka. Szanowni państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystości, w których niestety nie mogę wziąć udziału ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania. Dzisiejszą ceremonią oddajemy hołd jednemu z najznakomitszych dowódców II wojny światowej, który na czele 10 Brygady Kawalerii walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku i kampanii francuskiej roku następnego, a potem dowodząc 1 Dywizją Pancerną przeszedł w Europie cały szlak bojowy. Oddajemy hołd generałowi, który przez całe życie szedł w postawie wyprostowanej, z godnością, rozwagą i po rycersku walczył z wrogiem i przeciwnościami losu. Dowódca 1 Dywizji Pancernej często powtarzał, że polski żołnierz walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Przelana wówczas polska krew wydała swój późny plon wolną Polskę. Z tych względów dzisiejsza ceremonia jest tak ważna. My, Polacy, czekaliśmy na tę wolność, karmiąc się pamięcią o bohaterach II wojny światowej. Wierność tej pamięci sprawiła, że zachowaliśmy tożsamość i duchową niezależność. Dowiedliśmy jej w czasach solidarnościowej rewolucji. Gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości. Podpisał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Szanowni Państwo, odczytam także list przesłany przez burmistrza miasta Ren w Holandii, pana Kesbila. Szanowni mieszkańcy Szamotu, jest mi przykro, że nie możemy uczestniczyć w Państwa uroczystości upamiętniającej postać generała Stanisława Maczka. Ja, Neno Vos i cała grupa wolontariuszy z fundacji Help the Poland, Pomoc Polsce, wspominamy każdego roku przy pomniku MN wyzwolenie miasta przez polskich żołnierzy pod dowództwem generała Maczka. Razem z naszym burmistrzem i wieloma byłymi członkami lokalnego samorządu oraz polskimi kombatantami wspominamy wyzwolenie miasta przez waszych polskich żołnierzy. Miejmy nadzieję, że ten okropny czas wojny nie zostanie zapomniany, gdyż nasza młodzież powinna wiedzieć, co oznacza wojna i uczyć się na dawnych błędach. Nasz obecny czas jest niestety jeszcze pełen wojen, ataków terrorystycznych i morderstw, ale módlmy się razem o to, aby świat stał się lepszy i aby ludzie, którzy żyją w ubóstwie, są gwałceni i wypędzani przez ISIS, wreszcie doznali pokoju i tak samo jak my mieli swój dom rodzinny i mogli żyć szczęśliwie. My, Meno, Steńkę, Ale, Foko, Hans i Fejkę, mamy nadzieję, że dzisiaj przeżyją Państwo piękną uroczystość i z pewnością kiedyś odwiedzimy ten pomnik. Serdecznymi pozdrowieniami dla pana burmistrza Szamotu od naszej gminy. Burmistrz MN, pan Kesbil, przewodnicząca fundacji pani Eli Sanders, koordynatorzy, panowie Meno Vos i Adam Maliński. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel poległych. Apel odczyta podporucznik Marcin Tomaszek z 10. Brygady Kawalerii Pancernej imieniem Stanisława Maczka. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szamotu, Tilt i Brignoli, żołnierze Wojska Polskiego, Polacy, Belgowie, Francuzi. W 74. rocznicę wyzwolenia Tilt stajemy do uroczystego apelu pamięci, odsłaniając w Szamotułach monument generała Stanisława Maczka, aby przywołać pamięć bohaterskiego dowódcy oraz walecznych żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej, którzy znacząc swoimi mogiłami pola chwały oręża polskiego, dali najświętszy dowód umiłowania ojczyzny. Generał Stanisław Maczek swą niezłomną postawę zapisał się złotymi zgłoskami w księdze chwały oręża polskiego, poświęcając całe życie idei wolności i niepodległości. Jego postać jest wzorem cnót żołnierskich i obywatelskiej wierności oraz przykładem wzorowej służby ojczyźnie. Wzywam do nas bohaterskich żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, którzy w pamiętnych dniach września 1944 roku stawili się przykładnym męstwem w walkach o Ypres, Rousselede, Gandawę i Tyl. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze legendarnej polskiej 1. Dywizji Pancernej, którzy w sierpniu 1944 roku nieśliście wolność okupowanej Francji i krwią zrosiliście pola Normandii, pod Caen, Saint-Ouen-de-Cramme, Soignon, Estre-la-Campagne, Couvicourt, Louvagny, Barou, Jor, Coulibon i Vendée. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas walecznych żołnierzy 1. i 2. Pułku Pancernego, 10. Pułku Strzelców Konnych, 24. Pułku Ułanów, 10. Pułku Dragonów, 1. i 2. Pułku Artylerii Motorowej, 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 1. Batalionu Łączności, Batalionu Strzelców Podhalańskich, 8. Batalionu Strzelców Brabanckich i 9. Batalionu Strzelców Flandryńskich.
którzy polegli w heroicznych walkach pod Kursy, Nory-Onge, Champo, Chambua i Falaise, Kudar na Maczudzie, Mont-Ormel pod Abbeville, Belle-Croix i Saint-Omer. Wstańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskiej pierwszej dywizji pancernej poległych w kampanii 1944 roku w Belgii podczas walk pod Pepernon, Ypres, Rozulé, Ostenwerk, Hooglede, Ruizelede, Gandawą i Lokerem. Wzywam wyzwolicieli belgijskich miast, którzy polegli w walkach od Stegn, Tromp, Saint-Hilois, Merplas. Przywołuję poległych bohaterów 8 września 1944 roku pochowanych na cmentarzu w Tilt. Podporucznika Adama Godowskiego, plutonowego Józefa Podziomka, kaprala podchorążego Artura Grygiera, starszego ułana Jana Leśniewskiego, starszego ułana Jana Pietrzyka, starszego dragona Oskara Lakotę, ułana Mariona Graczyka, ułana Stanisława Radomskiego. Stańcie do apelu! Kolegi na polu, chwał! Ciebie wzywam, generale Stanisławie Maczku, legendarny i zwycięski dowódco polskiej pierwszej dywizji pancernej na jej szlaku bojowym we Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech. Stań do apelu! Cześć jego pamięć! Wołam wszystkich żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej walczących w obronie niepodległości swoich krajów oraz wolności innych narodów. Wzywam żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz bohaterów podziemnego państwa polskiego, którzy dali przykład męstwa i umiłowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w pamięci żołnierzy polskiej pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, którzy oddali życie w walkach o wolność ojczyzny i innych narodów. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii narodu i tradycji oręża polskiego będą przykładem wierności żołnierskiej przysiędze zgodnie z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędowników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalili wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia 74. rocznicy wyzwolenia Tilt, salwa honorowa. Marsz! Drugi szereg, krok w tył, marsz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzeba! Zabezpiecz!
Marsz na wprost! Marsz! Na prawo! Patrz! Szanowni Państwo, proszę dział doradztwa kurkowego o okolicznościowy wystrzał armatku. Teraz nastąpi podniosła uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. Wiązanki kwiatów składają. Pan burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek. Burmistrz Tilk, pani Els de Ramela. Zastępca burmistrza Bignol, pan Denis Mondani. Szanowni Państwo, znicze składają w kolejności. Konsul honorowy Wielkiej Brytanii, pan Włodzimierz Walkowiak. Kolejne znicze składają konsul honorowy Królestwa Belgii, pan Jan Stiliar. Znicze składają starosta szamotulski pan Józef Kwaśniewicz i wicestarosta pani Beata Panyża. Przewodniczący Rady Powiatu pani Maria Przybylska i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamotuły pan Marian Płachecki. Szanowni Państwo, z nich złożą przedstawiciele środowisk kombatanckich. Pomnikiem generała Stanisława Maczka. Znicz złożą przedstawiciele delegacji francuskiej. Pan Guillaume Lesage z małżonką
i pan Denis Mondani z małżonką. Kolejny z nich złoży pan Dirk Verbeke z małżonką. Proszę o złożenie znicza przez pana pułkownika Waldemara Andrzejewskiego. Znicz złoży pan pułkownik Tomasz Ogrodniczuk. Bardzo proszę o złożenie znicza przez mieszkańców holenderskiego miasta Emmen. Proszę o złożenie znicza przez księdza Marka Ratajczaka z pałacu Samotułek. Proszę o złożenie znicza przedstawiciela Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Szamotu. Proszę o złożenie znicza przez przedstawiciela oddziału rekonstrukcyjnego. Szanowni Państwo, w imieniu projektanta pomnika Jarosława Kałużyńskiego znicz złoży jego żona Edyta. Proszę o złożenie znicza przez wykonawcę ulicy pana Grzegorza Gara. O złożenie znicza przez księdza dziekana Mariusza Marcina. Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi przegrupowanie kompanii honorowej w ugrupowanie marszowe do defilady. Uprzejmie proszę o zrobienie miejsca w ciągu ulicy Bliniowej. Następnie zapraszamy wszystkich do wspólnego przemarszu w kierunku hotelu Maraton. W kolejności orkiestra, kompania honorowa, poczty sztandarowe, grupa rekonstrukcyjna oraz goście. Po dotarciu do hotelu nastąpi otwarcie wystawy poświęconej generałowi Stanisławowi Moczkowi, a następnie około godziny 17.30 otwarty dla wszystkich koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa. Thank you.
i w prawo. Zwrot!